Dzisiaj spotkaliśmy się tutaj z okazji zaprezentowania naszej wystawy poplenerowej, a plener odbywał się w sierpniu na Oksywiu w Gdyni. Spotkaliśmy się w grupie artystów. Każdy z nas pracował to, co malował, robił, pracował przy tym, co mu najbardziej w duszy grało. Byli artyści, którzy zafascynowali się tematyką morską, ponieważ byliśmy blisko nad morzem, więc powstało kilka prac związanych z morzem. Niektórzy uwielbiają malować kwiaty, więc też powstało parę prac z kwiatami. Ale byli też artyści, którzy robili zupełnie coś innego. Jedna z koleżanek zajmowała się wycinanką. Właściwie na Kaszubach wycinanki są jak gdyby mało znane, mało osób się tą tematyką zajmuje, ale jedna z pań polubiła sobie właśnie tą dziedzinę sztuki i zaprezentowała swoje piękne wycinanki. Nie chodziło nam tylko o pokazanie tradycyjnej sztuki ludowej, tylko o spotkanie artystów. Artyści robią głównie te rzeczy, w których się czują najlepiej. Ta koleżanka też mogłaby pokazać swoją pracę namalowaną, ale w związku z tym, że polubiła wycinankę, to chciała pokazać, jakie możliwości można też uzyskać robiąc wycinanki, jak je ładnie zaprezentować. I może chciała pokazać, że to też można zaakceptować i polubić w swoich wnętrzach. Jedna z uczestniczek jest plecionkarką, wobec tego wykonała pracę z korzenia sosny. Jest to stara technika, spiralna, bardzo cenna i bardzo pracochłonna. Natomiast ja wykonałam pracę malarstwa na szkle i to są prace, które w zasadzie są jakby związane z okresem przeżywanych przez nas pandemii. Namalowałam Świętego Rocha, Świętą Rozalię oraz Świętą Koronę. Są to patroni, którzy mają za zadanie chronić nas przed chorobami, przed zarazą. Tradycja kaszubskich obrazów na szkle jest tradycją mało znaną. Jak gdyby mało artystów się tą tematyką zajmuje. Ja się zajmuję malarstwem na szkle już dobrze od 30 lat, więc te początkowe moje obrazy były te skromniejsze właśnie w złoto, w srebro. Ale jeżeli zagłębiłam się właśnie w głąb, w historię tych obrazów, to tam się dowiedziałam, że zamiast złota stosowano właśnie srebra i złotka, takie, które po prostu można było wyjąć z czekolady. Dzisiaj mamy złote farby, srebrne farby, jest dostępność materiałów jednak większa. Złoto moim zdaniem dodaje bogactwa. Praca jest chętniej oglądana, lepiej odbija się światło, ona daje ładniejsze efekty. Dla mnie obraz malowany na szkle jest jak modlitwa, tak jak mówią ikonopisarze, że oni przy swoich ikonach się modlą, używają też dużo złota, dużo bogactwa. Po prostu te kaszubskie obrazy też muszą być takie. To jest moja modlitwa, mój przekaz. I moje bogactwo właśnie wychodzące z tych złotych kolorów, których ja w tej chwili właściwie bardzo się lubuję i coraz więcej tego dodaję. Jest więcej możliwości właśnie w uzyskaniu farb i chcę, żeby te obrazy przez to były bardziej jakby akceptowane przez społeczeństwo, bo to jest ich dodatkowy urok. W tym roku udało nam się jakby spotkać w okresie przerwy takiej między tą falą pierwszą, a teraz tą drugą pandemii. Nie wiedzieliśmy, że ta druga nastąpi. Myśleliśmy, że pandemia jakby się skończyła. Było to lato, sierpień i jakby wyglądało na to, że sytuacja się uspokoiła. Nie baliśmy się tego, że możemy zachorować i po prostu pracowaliśmy wspólnie. Właśnie chciałam w imieniu swoim, a także moich koleżanek, artystek zaprosić wszystkich na oglądanie naszych prac, które są pokłosiem pleneru, który odbył się właśnie w sierpniu w Gdyni Oksywie. Prace wykonaliśmy z największą starannością i zachowując tematykę morską, która będzie tutaj bardziej podobała się ludziom morza, może miejscowym, ale też chcieliśmy pokazać, że robimy różne inne rzeczy, tak jak plecionki, wycinanki i chciałam też zaprezentować malarstwo na szkle, głównie z przesłaniem teraz jako ochronę przed pandemią. Niech Święty Roch, Święta Korona i Święta Rozalia nas broni przed zarazą. Zapraszam wszystkich serdecznie, cieszcie się Państwo
tymi pracami, oglądaniem ich i mam nadzieję, że będą się Wam podobały. Ten plener, który odbył się w tym roku, to jest zaledwie drugi plener, który organizujemy. Natomiast jeżeli chodzi o twórczość ludową, to są całe lata. Tak naprawdę jeszcze jako Ośrodek Kultury Kaszubsko-Pomorskiej, czyli w tej dawnej wersji tutaj działalności, pochylaliśmy się bardzo mocno nad twórczością ludową w różnych aspektach, bo to były i warsztaty, i różnego typu kursy, i wystawy, więc ta twórczość ludowa zawsze istniała. No a plenery są, myślę, ciekawą formą. Z drugiej strony te plenery, które organizujemy, też one nie polegają tylko i wyłącznie na twórczości ludowej, ale też chodzi o to, żeby tym twórcom ludowym, którzy uczestniczą w danych plenerach, pokazać czasami znane, czasami mniej znane miejsca związane właśnie z naszym miastem, czyli z Gdynią. Dzięki temu, że mamy tu forum kulturę, musimy jakoś w ogóle działać. I były spotkania, spacery po rozmaitych dzielnicach Gdyni. No i w Sywniku były to zindzenie tych artystów. No, Gdynia ma bardzo wiele do pokazania. Tu praktycznie każdy jeden mil w Gdyni to jest jakoś historia, nie? I jesteśmy buśni z tego, że jesteśmy tu mieszkańcami Gdyni. Ja pokazywale i ma na przykład w Wiedźmkacku questu Świętego Wawrzyńca, źródło Marii. To są taki dwa myle, które są bardzo ważne, można rzec, do dzielnicy Wiedźmkacka. Podobnie jak dwa lata temu spotkaliśmy się na Oksywiu. Natomiast jeżeli chodzi o takie ciekawe miejsca, które w tym roku uczestnicy pleneru mieli okazję zobaczyć, to miejsce bardzo znane i gdynianom, i myślę też osobom spoza Gdyni, czyli morska część Orłowa. Myślę, że dla twórców ludowych ten piękny klif, który jest już takim, no, taką wizytówką Gdyni, był bardzo ciekawym, bardzo ciekawą atrakcją, którą później można było przełożyć na przykład na płótno. Natomiast z takich miejsc mniej oczywistych, ale o bardzo ciekawej historii i też o bardzo mocnych tropach kaszubskich, to oczywiście Wielki Kack. Pokazaliśmy praktycznie ten dawny, stary Wielki Kack, czyli ten obszar dawnej wsi wielkokackiej. Odwiedziliśmy kościół Świętego Wawrzyńca. No i też miejsce bardzo mocno rozpoznawalne na Wielkim Kacku, chociaż szczerze mówiąc wśród wielu gdynian niestety nieznane. Myślę tutaj o źródle Marii. Więc te miejsca podczas tych trzech dni przewędrowaliśmy, opowiedzieliśmy. No i myślę, że była to jakaś inspiracja dla twórców, którzy uczestniczyli w tym plenerze. Każdy z nas ma jakieś swoje ulubione działy twórczości ludowej. W moim przypadku akurat to są tematy morskie. Jestem gdynianinem od lat związanym z tymi morskimi tematami, więc ja zawsze wychwytuję akurat tą tematykę. Ale też bardzo ciekawe malarstwo na szkle, które jest kontynuowane przez niewielu twórców. No i tutaj akurat troszeczkę nowa odsłona. Alicja Serkowska wspominała o tych obrazach troszeczkę inaczej zaprezentowane tym razem, więc dla mnie akurat te dwa działy są ważne, ale polecam oczywiście też inne dzieła, które możemy tutaj na tej wystawie zobaczyć, równie ciekawe, równie ważne. Naszym partnerem przy realizacji tych projektów każdorazowo jest parafia wojskowa na Oksywiu. No i dzięki pomocy tej parafii co roku właśnie nasi twórcy ludowi, którzy uczestniczą w tych plenerach, przez te 2-3 dni mieszkają właśnie na terenie tej parafii. To nam bardzo ułatwia, zresztą to Oksywie jest świetnym punktem wypadowym. Na tym pierwszym plenerze 2 lata temu zwiedzaliśmy bardzo dużo ciekawych miejsc oksywskich. Jedna z najstarszych
dzielnic, najstarsza dzielnica Gdyni, z najstarszymi zabytkami, z tym najstarszym kościołem na Pomorzu, całkiem niedaleko nowa osada oksywska. Tam naprawdę jest co pokazać, więc myślę, że jeżeli w przyszłym roku będziemy kontynuować, a myślę, że będziemy te plenery, to z pewnością kolejny raz spotkamy się na Oksywiu. No i już myślimy, jakie miejsca w Gdyni pokażemy naszym twórcom następnym razem. No Gdyński Park Blues pomogły tu ośrodkową kulturę i no jeżeli blues budzę leźno tak, to budzimy sobie stare lezie, by to było co roku. No prawie budzi z każdym strach, nikt nie chce wylec z buten, ale jak blues budzę leźno tak, to w sieści chrocia do uwierzeni tego, co je tu zrobione. Obecnie w tym czasie spotykamy się ze względu na to, że instytucje kultury są zamknięte w przestrzeni online, ale myślę, że za jakiś czas, wierzę w to, spotkamy się tutaj bezpośrednio w Kaszubskim Forum Kultury i będziecie Państwo mogli zobaczyć te obrazy, te dzieła na żywo. Serdecznie zapraszamy.